Cześć, z tej strony Mateusz. Dosyć dużo osób pyta o to, czy ewentualnie kiedy powinno wymienić się baterię w swoim iPhone'ie. I tutaj już na samym początku muszę użyć dosyć wyświechtanego zwrotu, a mianowicie to zależy. Nie ma niestety albo stety jednoznacznej odpowiedzi i takiego uniwersalnego terminu, że raz na przykład na 2 lata trzeba to zrobić. Absolutnie nie. Powinno się to zrobić, kiedy faktycznie odczujemy, że na przykład nasz iPhone nie wytrzymuje tyle godzin, ile wytrzymywał na samym początku, kiedy go kupiliśmy. Oczywiście to jest zależne od tego, jakiego iPhone'a mieliśmy, bo te wersje Pro Max czy Maxy wytrzymują dużo dłużej niż te zwykłe, czy w ogóle te mniejsze iPhony. Natomiast nie może być też tak, że przy tych mniejszych iPhone'ach, na przykład iPhone'ie 7, 8 czy SE, te telefony wytrzymują 3 godziny i totalnie się rozładowują. To raczej nie jest normalne, chociaż też oczywiście zależy od tego, jak intensywnie użytkujecie. Natomiast moim zdaniem, jeśli ten czas zaczyna się skracać na przykład o 50%, to wtedy warto zastanowić się nad taką wymianą baterii. A nie można się posługiwać kondycją czy tą pojemnością baterii, która jest wskazywana w ustawieniach? Oczywiście, że można, tylko od razu Was chcę uprzedzić, że to nie działa idealnie. W sensie ten algorytm jest w stanie bardzo często szybko zjechać o kilka procent, nawet po kilku tygodniach użytkowania, a później miesiącami stoi na jednej wartości, na przykład na 92% i totalnie się nie rusza. I tutaj bardziej orientacyjnie warto na to patrzeć, jaka jest faktycznie ta pojemność względem tej oryginalnej w obecnym czasie. Ja wychodzę z takiego założenia, że jak ona zjedzie gdzieś poniżej 80%, koło 75%, to wtedy faktycznie trzeba się przyglądać tej baterii i sprawdzić, ile my w rzeczywistym jakby użytkowaniu dajemy radę z nią wytrzymać. Także mówiąc krótko, musicie po prostu przyjrzeć się waszemu iPhone'owi, ile on w praktyce wam wytrzymuje i porównać sobie to do czasów, które wykręcaliście wcześniej. Natomiast jeśli się zdecydujecie już na wymianę tej baterii, to nie róbcie tego sami. Ja kiedyś to robiłem, mając jakąś powiedzmy wiedzę serwisową odnośnie iPhone'u. Niestety ona mi wybuchła centralnie przed oczami. Nic się nie stało, ale generalnie nie jest to przyjemne, więc odradzam wam majsterkowanie, bo bardzo łatwo jest ją uszkodzić i zrobić sobie tak naprawdę pożar. Polecam wam ją wymienić w jakimś serwisie, może być to zastępczy serwis, może być to autoryzowany. Polujcie po prostu na promocje, bo często się też takie zdarzają. Nawet taki szacowany mój czas tej wymiany baterii to jest powiedzmy 2-3 lata. Raz na ten czas warto to zrobić. Chociaż nie wykluczam też sytuacji, żeby wcześniej wymienić, na przykład jak taki iPhone samoczynnie wam się zacznie wyłączać, bo też tak może być, to wtedy to jest znak, że na 100% musicie już go po prostu wyłączyć, no bo nie da się z takim telefonem normalnie funkcjonować. Także tyle ode mnie w dniu dzisiejszym. Jeśli ten film wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę i subskrybować mój kanał, aby nie przegapić żadnych nowych odcinków, a my widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia, cześć!